duża inwestycja, ale przede wszystkim bardzo ważna inwestycja, bo dla ludzi, społeczna. Na takich mi ogromnie zależy. My dbamy o seniorów. Chciałem w ten sposób pokazać właśnie, że ci, którzy przez tyle lat pracowali na rzecz Opola, pokazali, jak to zadbali o to miasto, inwestowali w to, żeby ono się zmieniało, wychowywali nas, żeby oni mieli należytą opiekę właśnie na te dni swojej jesieni życia, jak często o tym czasie mówimy. Stąd nasza decyzja, żeby prawie 60 milionów złotych z budżetu miasta i z funduszy wspierających przekazać na budowę takiego w pełni funkcjonalnego domu pomocy całodobowej dla seniorów. Zresztą to nie pierwsza taka duża inwestycja, jeżeli chodzi o miasto skierowana do seniorów, bo przecież zbudowaliśmy również Centrum Seniora, a TBS wybudował 100 mieszkań dla seniorów na osiedlu Dambonia, więc widać, że jesteśmy konsekwentni w tej polityce prospołecznej. Poza tym też wszyscy wiemy, że jako społeczeństwo się starzejemy, przybywa osób, które wymagają opieki. Stąd ta inwestycja po pierwsze potrzebna, po drugie bardzo mnie osobiście cieszy, a po trzecie oczywiście jest to inwestycja, która jest konsekwencją naszego prospołecznego patrzenia również na grupę seniorów. Znajdzie w nim miejsce 100 seniorów, którzy będą mieli zapewnioną całodobową opiekę oraz inne usługi wspomagające w nowoczesnych, przestronnych wnętrzach dostosowanych do osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych. Do tuby z naszej strony wkładamy oprócz opisu domu również serwetkę wykonaną na szydełku przez mieszkankę DPS-u. Mieszkańcy, pracownicy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu. Przede wszystkim w porównaniu do tego obecnie funkcjonującego domu pozbywamy się barier architektonicznych, które niestety, ale w obecnym DPS-ie bardzo nam przeszkadzają. Korytarze są zbyt wąskie, nie ma możliwości, aby się minęły dwa wózki. Instalacje również są przestarzałe i wymagają nieustannej konserwacji. W nowym domu przewiduje się, że to będą pokoje jednoosobowe, wyposażone w łazienkę, oczywiście zgodne ze standardami osób, które tam przebywają, czyli udogodnieniami dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. To są też udogodnienia dla personelu, który pracuje w Domu Pomocy Społecznej, bo wiadomo, że przestronne nowe gabinety, czy to pielęgniarskie, czy dotyczące fizjoterapii, no to są również udogodnienia dla pracujących tam osób. Tak jak widać już w perspektywie, my już rozpoczęliśmy pracę. W dzisiejszym dniu troszeczkę one są przytłumione, bo ze względu na uroczystość, ale tak jak widać z tyłu, pierwszy segment już mamy w tej chwili na etapie zbrojenia, za nami wykopany czwarty segment. Piąty segment ze względów technologicznych musimy się powstrzymać, dlatego żeby dojechać do betonowania pierwszego segmentu. Natomiast co dalej? Zbrojenie etapami, czyli od pierwszej do ostatniej płyty, później wznoszenie ścian konstrukcyjnych, cała część podziemna w konstrukcji szelbetowej, natomiast części nadziemne, trzy kondygnacje będą murowane, w konstrukcji mieszane jeszcze z żelbetem, stropy filigran, które produkujemy sami we własnej firmie, mamy duży zakład fabrykacji. Więc myślę, że powinniśmy się gdzieś tak na przełomie roku uwinąć ze stanem surowym. No a później przed nami roboty wykończeniowe. Tu jest bardzo mnóstwo tej pracy, dlatego że obiekt jest wykonany na gotowo, pod wprowadzenie, czyli pod tak zwany klucz. Więc później nas czeka dużo prac wykończeniowych i zagospodarowania terenu.